Partnerem podcastu jest Kancelaria Linke Kulicki. Nowoczesne rozwiązania prawne dla firm IT, startupów i inwestorów. ADHD-owcy mają podwyższoną skłonność do ryzyka. W związku z tym ich rozregulowanym ośrodkiem dopaminowym stale poszukują nowej stymulacji. I ona właśnie między innymi w biznesie, który jest niepewny, dostarcza im tego, czego im brakuje chemicznie. Oczywiście chodziłem na terapię, ale na początku ludzie terapeuci nie stwierdzili, że mam to ADHD. Ja byłem naprawdę doprowadzony na krawędź, szaleństwa. Jak zrozumieć wreszcie, że nie jesteś że nic z tobą nie jest nie tak, w kontekście, że nie jesteś zły, głupi, tylko po prostu właśnie twój mózg działa trochę inaczej niż w normie społeczeństwa, to jest taka ulga. Cześć, dzisiaj w Poland VC Founderzy Michał Piosik. Cześć. Michał. Michał zaraz opowie o sobie, a ja tylko powiem, że będzie to jakby kolejny taki nietypowy odcinek, który nagrywamy. Trochę o Michale, ale też trochę tematycznie. I te odcinki tematyczne z nami chyba już zostaną na dłużej, a będziemy dzisiaj rozmawiać o ADHD. Czemu myślałam o takim temacie? No bo jak Michał mówisz i pokazujesz, i pokazują przede wszystkim badania, to co trzeci founder wie o tym lub nie wie, ale ma ADHD. Prawda. Jakieś badania, jakby dlaczego tak się dzieje, że founderzy tak często mają ADHD i też z tego co wiemy, to właśnie nie wiedzą o tym. Tak, w generalnej populacji jest to około 5% osób, które mają ADHD. Wśród przedsiębiorców jest to nawet 6 razy więcej. Jest tak dlatego, że ADHD-owcy mają podwyższoną skłonność do ryzyka. W związku z tym ich rozregulowanym ośrodkiem dopaminowym stale poszukują nowej stymulacji i ona właśnie między innymi w biznesie, który jest niepewny, dostarcza im tego, czego im brakuje chemicznie. Tak, bo ADHD to po prostu, mówiąc wprost, zaburzenie w pracy biochemii mózgu, prawda? Tak. Mamy obniżony baseline dopaminy. Czyli nasz mózg nie produkuje tyle, ile normalnych ludzi. W związku z czym, kiedy normalny człowiek siedzi sobie spokojny i zadowolony z tym, co ma, na przykład czuje się fajnie w pracy, bo ma fajną robotę, no to u nas jest tak, że dobra, osiągnęliśmy to, co chcieliśmy osiągnąć i te dopaminy wystarcza dosłownie na sekundkę, bo zaraz znowu nas gdzieś goni. W związku z czym jesteśmy właśnie fajnymi founderami w niepewnych biznesach, dobrymi prezesami na niepewne czasy, ale kiedy zaczyna się robić spokojnie, to ten nasz mózg łaknie ciągłej stymulacji. No bo to jest twoja historia, prawda? Możesz nam opowiedzieć, jaka była twoja historia biznesowa, bo znamy cię przede wszystkim z FoodTech Akceleratora oraz twoich wcześniejszych przedsięwzięć. Właściwie opowiedz, jak to było i w którym momencie pojawił się ten moment, że to może się zdiagnozujmy, bo coś jest nie tak. Mm-hmm. No historia jest tego ADHD jest naturalnie długa, no bo mam to od urodzenia. Zdiagnozowałem to dopiero 3 lata temu, ale od dziecka, wiesz, byłem hiperaktywny, bardzo wszyscy mówili, że mam ADHD, ale jakby oczywiście nikt tego nie diagnozował wtedy, przynajmniej u mnie w mniejszym mieście. I na studiach, studiowaliśmy razem w Szkole Głównej Handlowej, wybrałem tą ścieżkę po studiach taką właśnie bardzo korporacyjną, nie? Bankowość, consulting, no i tam czułem, że się męczę, jakby ta struktura, te schematyczne procesy gdzieś tam mnie, mimo że właśnie bywało intensywnie, emocjonująco, no to nadal... To taka dość ciężka praca, prawda? Nieraz się kładziesz o 4 rano, nieraz o 6, nieraz wcale, a nieraz nie ma co robić, no bo to zależy jak projekt wpada. To prawda. Niemniej właśnie ja czułem, że właśnie ta korporacyjność coraz bardziej nie dojeżdża, nie było tam tej strony kreatywnej, nie było tworzenia, nie było zaczynania, było raczej odtwórczo. I teraz mówię to oczywiście dość świadomie, ale wtedy robiłem to wszystko na czuja. Byłem po prostu tak sfrustrowany swoją pracą, stwierdziłem pierdziele. Zawsze chciałem otworzyć swój biznes. Jak miałem 26 lat, otworzyłem swój biznes. Wiedziałem, że żeby to było coś, w czym długo wytrzymam, musi być to związane z moją pasją. Mhm. Nie? Bo nawet jeśli nie zarobię pieniędzy, to przynajmniej będę się dobrze bawił. No i założyłem wtedy szkołę gotowania, bo kochałem gotować. Mhm.
wiedziałem, że to nie może być gastro, bo tam w gastro jest bardzo duży fail rate, duży capex i szkoła gotowania była tym, co myślałem, że będzie sukcesem. No i było. Zacząłem zaprzęgać metodologie startupowe do robienia produktów dla klientów korporacyjnych i to bardzo fajnie urosło. Waszym produktem było co? Jakieś warsztaty kulinarne? Tak, takie bardzo specyficzne warsztaty team buildingowe, czyli budowaliśmy relacje w zespole, łącząc zespoły w określony sposób, dając im zadania, które znowu mają wspierać zbudowanie relacji. No i była to przede wszystkim fantastyczna rozrywka kulinarna, więc jakby wszystko było bardzo fajnie połączone. Do tego oczywiście sales automation, marketing automation, żeby tych klientów przyciągnąć jak najwięcej. I kilka innych lean startupowych technik do budowania tego biznesu zaprzęgliśmy, dzięki czemu ta firma fajnie urosła. Mam fantastyczny zarząd w tej firmie, bo ja już w niej nie pracuję. Ale ona cały czas działa. Działa, rozwija się na kolejne miasta, cały czas rośnie. Ci ludzie, którzy teraz są w zarządzie, są oczywiście moimi wspólnikami, no bo nabywają udziały. I ja od właśnie paru dobrych lat miałem przestrzeń na tworzenie Food THC. A jeszcze dopytam o jedną rzecz. Super czułeś się w tej pracy, na którym etapie jakby startujesz, walczysz o pierwszych klientów i tak dalej, a jak to zaczęło się kręcić, to nuda? Dokładnie tak. Dokładnie tak jest, że przez pierwsze kilka lat, albo inaczej, w moim pierwszym biznesie właśnie były takie okresy. Ten start był bardzo intensywny, fajny. Później okazało się, że jak już klienci zaczynają być regularnie, no to zaczęło się robić nudno. Więc wtedy wymyśliłem nowy produkt. Było bardzo fajnie przez kilka lat, czy tam kilkanaście miesięcy i znowu zaczęło być nudno. I później jeszcze jedno miasto, czy jeszcze jedno studio i jak dokładałem te kolejne rzeczy, to zaczynało być ciekawie znowu, ale tylko na chwilę. Na bardzo krótką chwilę, bo to chyba też o to chodzi właśnie w ADHD, że to tak. Jest fajne na bardzo, bardzo krótko. Tak i znowu, jak są niepewne czasy, nie wiem, przyszła pandemia, no to oczywiście dramat, bo biznes miałem biznes, do którego przychodzą ludzie, ale bardzo szybko wymyśliliśmy nowy produkt, w którym dowoziliśmy takie milkity do domów i robiliśmy warsztaty online. Takie interaktywne, że można było pogadać z tym kucharzem. I to znowu kolejny fajny produkt, który z jednej strony uratował biznes, z drugiej strony było intensywnie, dynamicznie. No dobra, to ja tak patrząc na jakiegoś takiego foundera, nie? Idealna cecha dla foundera, czyli wymyśla nowe produkty, jest kreatywny, ma do tego energię, rozszerza ten biznes, nie wiem, radzi sobie w pandemii, wiesz, działa i tak dalej. Jakby jaka jest tego ciemna strona? ADHD? Kurczę. W tej sytuacji, no dla foundera, no bo z perspektywy inwestora, no to taki founder idealny, ale z tego co wiem i jakby ty o tym mówisz, cena tego dla ciebie jest kolosalna. Tak, to znaczy często ADHDowcy są przykładowo 10 razy bardziej skłonni do nadużywania alkoholu. Z tego względu, że alkohol relaksuje rozluźnia ten system nerwowy, jest depresantem, co oznacza, że cały ten chaos i poszukiwanie tej dopaminy na chwilę się zatrzymuje. Nie? Więc jak jest bardzo intensywnie, to my potrzebujemy odreagować i potrzebujemy znaleźć sobie właśnie czynności, które nam ten system relaksują. Fajnie, jeśli to jest sport, jeśli to jest medytacja, jeśli to jest muzyka, ale nie fajnie, kiedy to jest właśnie bardzo szybki, łatwy, prosty i dostępny alkohol. Więc to na pewno jest downside. Po drugie, w związku z tym, że jesteśmy wiecznie niezadowoleni i wiecznie biczujemy siebie, że mogliśmy coś zrobić lepiej, to jest abstrakcyjne, wiesz, jak kończysz 18-godzinny dzień pracy i wbiłeś, kurde, zrobiłeś coś, co normalny człowiek by zrobił przez tydzień, ty dalej siebie biczujesz, że powinieneś jeszcze dołożyć to, jeszcze to, jeszcze to, to jest depresyjne. No, jakby jesteśmy bardziej skłonni do depresji niż generalna populacja.
Także znowu, każdy z tych upside'ów, to jest bardzo ciekawe schorzenie, bo każdy z tych z dobrych cech ma też złą stronę medalu. Mm-hmm. Nie? Więc no jest tego naprawdę dużo. A w którym momencie doszedłeś do wniosku, że już naprawdę nie chcesz tego robić? Czy to było po którymś mieście, po którymś, mam na myśli tą akademię kulinarną? Wiesz co, to było, to w ogóle było jeszcze inaczej, bo ja po 6 latach rozwijania biznesu urodził mi się syn. Mm-hmm. I ja stwierdziłem, że chcę być bardzo hands-on rodzicem, więc wziąłem urlop tacierzyński, własne firmy trochę ciężko mieć urlop tacierzyński, ale po prostu stwierdziłem, dobra, to hula względnie, zarobiłem na tym fajne pieniądze i jak się wywali, to trudno, ale ja się skupiam teraz na rodzinie, nie? I zdelegowałem wszystko, co mogłem, postawiałem sobie po jednym spotkaniu na tydzień z każdym działem, powiedzmy, i zająłem się dzieckiem. Wraz oczywiście z moją żoną. I wtedy oczywiście byłem wkręcony w ten proces dziecka, ale z drugiej strony po nocach oglądałem dokumenty o tym, że wiesz, planeta płonie, że środowisko jest w dupie i że dużym czynnikiem, który niszczy to środowisko, jest branża spożywcza. Niszczy nie tylko środowisko, ale też nasze zdrowie, bo generalnie jedzenie jest coraz bardziej nam szkodzi po prostu. I to był moment, w którym ja stwierdziłem, dobra, mój biznes działa beze mnie względnie. Ja mam, czuję, że chcę zrobić jakąś coś misyjnego, coś impaktowego, sustainability, jak wiesz, to się teraz modnie mówi. No bo właśnie mam tego dzieciaka, no i chciałbym, żeby on żył w trochę lepszym świecie. I też jakby znowu znam branżę spożywczą od dawna, bo my w ramach Polisher Cooking tworzyliśmy roślinne zamienniki, czy tam roślinne dania dla sieci spożywczych, jako szkoła gotowania tworzyliśmy przepisy, ja też zainwestowałem angielsko w jeden projekt wtedy właśnie mleka roślinnego i stwierdziłem, kurde, jakby ja mam kompetencje w jedzeniu bardzo silne, mam ogromny network, do tego mój przyjaciel ze studiów, Piotrek Grabowski, też prowadził wcześniej programy akceleracyjne, jest doświadczonym przedsiębiorcą i razem robiliśmy projekty na studiach właśnie z zakresu sustainability, bo tam między innymi był EcoStudent, Tydzień Kobiet Sukcesu właśnie na SGH-u. No i stwierdziliśmy, chcemy zrobić coś szalonego, czego nikt tutaj wcześniej nie robił, czyli akcelerator startupów dla branży spożywczej. I to był, no to był jackpot, nie? Jakby wyobraź sobie, co pół roku przychodzi do ciebie 6 nowych biznesów, one mają, wiesz, nowe pomysły i ty im wymyślasz wszystko od modelu biznesowego. I dopamina po prostu leci, tak, nie? Nowi ludzie, modele biznesowe. Wiesz, ja uwielbiam tworzyć szalone kreacje jakieś marketingowe. W ogóle robiłem też o tym preskę kiedyś o najbardziej porąbanych pomysłach na marketing, odważnych. I to wszystko tam jest. I to jest fantastyczne. Jakby ta dopamina, która z tym idzie, jest fantastyczna. No ale znowu to się tam po jakimś czasie wytarło. Zaczęliśmy z Piotrkiem też inwestować w te startupy. To też dostarczyło całkiem ciekawego jeszcze więcej dopaminy i adrenaliny, no bo jak już twoje pieniądze są na stole, to robi się intensywnie. Ale znowu, po jakimś czasie, mimo że to jest bardzo ekscytujące, tam mamy 7 edycję teraz, no to też się gdzieś tam trochę wypaliło. No i ja też zacząłem szukać, no właśnie, bo jest tak, że w moim życiu wszystkie, za co się nie wezmę, nie mówię, że to maksuje, ale mam jakieś tam sukcesy i jak masz wszystkie te sukcesy w każdym polu, o którym ci ludzie mówią, że powinieneś mieć, wiesz, rodzina, pieniądze, kurde, wakacje, tararara, i nadal jesteś niezadowolony. No bo masz ADHD i twój mózg jakby nie produkuje tyle dopaminy, ile powinien. To myślisz sobie, że coś z tobą jest nie tak. No. Nie? I oczywiście chodziłem na terapię, ale na początku ludzie nie stwierdzili mi, terapeuci nie stwierdzili, że mam to ADHD. Ja byłem naprawdę doprowadzony na krawędź, szaleństwa. I jeszcze jest jedna rzecz, o której nie powiedziałeś, a myślę, że jest istotna i ja też spotykam takich ludzi. Sporty ekstremalne. Mm-hmm. Chyba miałeś po prostu szaleństwo na punkcie sportów ekstremalnych. No słuchaj, ja jeżdżę na koniach z
mamy taką jedną osobę, która jeździ, nie do końca umie dobrze jeździć, tak jeździ na krechę, na maksymalnej prędkości. No i mówi, że tam na kajcie złamałem nogę, tu miałem pęknięty kręgosłup, więc tu miałem jeszcze coś i jak na tym koniu wpadnę na drzewo, to już tyle miałem rzeczy, że przeżyję. I ja myślę, że to jest też takie dość charakterystyczne, że ty z normalnie funkcjonującym mózgiem człowiek... Można powiedzieć normatywny wtedy się wyobraża. To się mówi tak normatywny, żeby po prostu, ja nie wiem jakiego słowa użyć, żeby jakby wiesz, nie było to jakieś pejoratywne, no ale osoba po prostu z mózgiem takim z dopaminą normalną, to jedzie sobie na tym koniu i boi się, że wpadnie na drzewo. Natomiast wydaje mi się, że właśnie osoba, która jakby poszukuje tych sportów ekstremalnych, jara się tym, że jednak może wpaść na to drzewo. Ja też się boję, jak uprawiam te wszystkie swoje sporty ekstremalne, ale właśnie to jest ta amplituda pomiędzy strachem i zdecydowaniem się na coś, a właśnie nagrodą, kiedy coś się uda, jest to dostarcza tej dopaminy. Nie? Więc jakby... Czyli ty, przepraszam, że przerywam, czyli ty po prostu jak, nie wiem, skakałeś, nie wiem, na bungee ze spadochronem? Z spadochronem, tak, na bungee. Po prostu to, co wtedy normalny człowiek byłby pewnie zamrożony i ten, to ty właśnie wtedy się dopiero czułeś dobrze. Nadal jest, właśnie to jest ciekawe, bo jakby nadal się boję. No. I to jest tak, że nie jest, że mózg wyłącza strach i nie analizuje tego, co się dzieje. Wręcz przeciwnie. Ja mam tak, że bardzo często, generalnie ADHD-owcy, że bardzo często zawieszają się na tych negatywnych rzeczach. Czyli wyszukują wszystkiego, co może się zepsuć. I to jest też bardzo fajne w biznesie, ale z drugiej strony niefajne w życiu. No bo ja czasami potrafię siedzieć w domu zblokowany i nie wyjść. No bo kurde, boję się, że potrąci mnie autobus, nie? Tak miałem trochę, akurat tego nie miałem, ale miałem trochę z tym, jak się wkręciłem w sustainability, że myślałem sobie cały czas na okrągło o tym, że ludzie niszczą planetę, że moje dzieci kurde będą walczyć o wodę, że pustynnieje planeta. Jakby to tak urosło w mojej głowie do tak negatywnych rzeczy, że autentycznie się bałem zrobić cokolwiek. Byłem właśnie zmrożony. No ale jak się przełamie to zmrożenie, czy tutaj, czy właśnie w sportach ekstremalnych, no to jest fantastyczne, jakby fantastyczne uczucie. Więc no. Wracając do twojej historii, jesteś na krawędzi i co się dzieje? Jakby bycie stałe uczucie tego, że coś, wiesz, wiecznie w tobie nie pasuje, czy wiecznie czegoś ci brakuje, czy czujesz się źle. Jak już osiągnąłeś wszystko, nie chcę mówić, że wszystko, nie, ale generalnie bardzo dużo osiągnąłem w życiu, sprawia, że popadasz w depresję, nie? I jest ci bardzo ciężko i kurde, nikt tego nie rozumie, bo w Polsce się nie mówi o chorobach psychicznych, zwłaszcza wśród mężczyzn, no bo ciężko powiedzieć sobie, kurde, jest mi smutno, nie? Jest mi stale smutno, no bo chłopaki... Nawet twoi bliscy przyjaciele mówią, bro, nie bądź smutny, bro, chodź się napić, nie? No alkohol nie jest rozwiązaniem, alkohol wręcz przeciwnie, pogłębia depresję, nie? Bardzo duża jest stygma, bardzo dużo osób, szczęśliwie coraz więcej chodzi do psychologów i psychiatrów, ale bardzo dużo osób nie chodzi. I to jest bardzo ciężki punkt. Ja na szczęście miałem, raz, że byłem od jakiegoś czasu w terapii, a dwa, że miałem dobrego kumpla, który... też ma zdiagnozowane ADHD jako osoba dorosła i mówi jakby stary, gdzieś tam na jakimś lunchu, nie? Mówi stary, musisz pójść się zdiagnozować. To samo właśnie moja była żona, też znalazła jakiś podcast i mówi kurde, to jest o tobie, nie? Jak przesłuchałem ten podcast, to kurde przez cały dzień płakałem, no bo to jest tak, że wiesz, nosisz coś przez całe życie, nie rozumiesz tego, dlaczego ty ciągle zapominasz tych kluczy, skoro wiesz, jak one są ważne, może nie dla ciebie, ale powiedzmy dla twoich rodziców, żeby nie musieli wracać ci ten, otwierać ci domu, a ty ciągle zapominasz, kurde, chcesz sobie wytatuować to o tych kluczach, ale to ciągle, i tak ci niewiele pomoże. To i tak ci nie pomoże, bo nie będziesz patrzył na ten napis, nie? I wtedy jak zrozumiesz wreszcie, że nie jesteś kurde, że nic z tobą nie jest nie tak w kontekście, że nie jesteś zły, głupi, tylko po prostu właśnie twój mózg działa trochę inaczej niż w normie społeczeństwa, to jest taka ulga. Samo to, sama ta świadomość i akceptacja tego, akceptacja siebie daje tak dużo, że jest to gigantyczny uspokajacz. Oczywiście tam jest ADHD później...
warto stosować właśnie, warto iść na terapię, na psychoedukację, warto używać leków, stosować właśnie tych rzeczy, o których powiedziałem, czyli sport, zdrowe jedzenie, medytacja, bo to wszystko są techniki, które sprawiają, że czujemy się bardzo dobrze i powiedzmy płyniemy na tej fali tej supermocy, a obcinamy troszeczkę te negatywy, nie? I co, diagnoza i jak bardzo to zmieniło twoje funkcjonowanie jako przedsiębiorcy? Bardzo, dlatego że przestałem się właśnie wreszcie zawieszać na tym, że coś ze mną jest nie tak. Dobra, to powiedzmy, przychodził taki moment, że osiągałeś coś i mówiłeś sobie, o kurczę, to jest jeszcze nie to i co? I wtedy powtarzałeś sobie, nie, to jest twoja ADHD, tak naprawdę to jest sukces? Tak, to jest jedna z tych rzeczy, nie? Że właśnie psychoedukacja... czyli uczenie się zarówno technik w życiu, nie wiem, prowadzenie kalendarza i tak dalej, ale też właśnie rzeczy, które sobie powtarzamy w głowie, są szalenie istotne. I no właśnie, powiedzenie sobie, kurde, to jest fajny sukces, zjem sobie dzisiaj, kurde, fajny lunch z bliską mi osobą i sobie to poświętuję, nie? Że wstaję rano i wyjdę na sport, to jest sukces, nie? Że pomedytuję, to jest sukces, jakby odhaczanie tych rzeczy w głowie. Ja czasem w ogóle mam tak, że jak jestem w takim, no bo to jest ciągła praca nad sobą i czasami jest tak, że jest bardzo ciężko, bo właśnie dużo rzeczy się nie udało, czy masz po prostu zły dzień i po prostu jak jestem w totalnym dołku, to mówię sobie tak. Dobra, to każdy krok jest małym sukcesem. Nie, ja na przykład wychodzę pobiegać, czy się przejść. Mówię, o, sukces. I to jest abstrakcyjne, ale to dostarcza mi dopaminy w jakiś sposób. Nie, no bo tak się mówi, że tam 1000-milowa podróż zaczyna się od jednego kroku. No i jak sobie cały czas o tym myślisz, to działa, nie? Jesteś teraz aktywnym przedsiębiorcą, inwestorem? Nie jestem aktywnym przedsiębiorcą sensu stricte, bo wszystkie biznesy, w których mam jakieś udziały, są prowadzone przez zespoły zewnętrzne. Cały czas coś ciekawego nowego wymyślamy. Cały czas tam jakiś venture building się zadziewa, ale jakby nauczyłem się tego, żeby nie być... Znowu, jestem znakomitym starterem, potrafię świetne rzeczy wymyślać, czy pomagać, właśnie wspierać na bardzo wczesnym etapie. Ale nauczyłem się właśnie, że musi być solidny zespół, który to poprowadzi. Ja mogę wesprzeć właśnie na początku, a później wziąć to dalej. Albo właśnie wejść z pieniędzmi i też jakimiś smart money, ale wiesz, jakby wesprzeć tam, gdzie mam fajne kompetencje i się nie wpierdzielać. Nie? Czyli jakby trochę podsumowując to, no to jakby taka osoba z ADHD będzie świetna na start, natomiast musi się obudować bardzo kompetentnym zespołem, który będzie robił te wszystkie rzeczy związane ze skalowaniem, z papierologią, a taka osoba super sprawdzi się właśnie w odpalaniu nowych rzeczy, natomiast to też nie może być taki filar startupu, bo jakby to odpalanie się kiedyś kończy. Zastanawiam się. Wiesz, do czego ja zmierzam? Dlatego, że to, co powiedziałeś, to jest po prostu founder marzeń, nie? Że dla mnie, dla inwestora, taki founder, jeszcze szczególnie w takim wczesnym etapie startupu, byłby founderem marzeń. W ogóle bym nie pomyślała, że jakby za jakiś czas przyjdzie wypalenie. Też w swojej karierze inwestora widziałam takich ludzi, którzy po prostu się wypalali i mówili, że to jest wypalenie, sorry, ja muszę odejść i tak dalej, nie? A nagrywamy też trochę ten odcinek po to, żeby może jacyś nasi słuchający zaczną, nie wiem, zadawać sobie pytanie, może to nie jest wypalenie, może to jest ADHD, tak? I to jest właśnie duży element mojej misji, dlatego że przez ostatnie... Ja byłem dość wokalny z moimi schorzeniami wśród znajomych i nie mam problemu o tym powiedzieć randomowym ludziom na imprezie. I dużo osób bliskich i dalszych przychodziło do mnie z tym i mówiło, ej stary, chyba mam ADHD, chyba mam depresję, chyba jestem wypalony. I chciałbym im bardzo pomóc, dzieląc się raz swoim historią, a dwa, że narzędziami. I to, co pytałaś, czyli to, czy founder z ADHD, czy nawet pracownik w korporacji, bo ja nie mówię, że my musimy być zawsze founderami i musimy być founderami na krótko.
obudowany zestawem narzędzi, czy właśnie dobrym zespołem, który ma wspierające kompetencje, sprawia, że ten zespół może iść naprawdę długo i naprawdę szybko. Bardzo często w startupach jest, że ten, kurde, nie wiem, promil, czy złotówka decyduje o tym, czy startup upadnie, czy nie. Mhm. Kurde, najlepsi founderzy wracali do rodziców do garażu i kurde, żarli gruz przez rok, dwa, trzy, a potem byli miliarderami, nie? Czy są nadal. I bardzo często founderzy z DHD, jak mają, jak jest kurde ciężko, no to zagryzają zęby, jadą, no ale potem właśnie niestety się wypalają, więc jeśli damy radę ich wesprzeć i dołożyć im ten, przy pomocy tych narzędzi, ten 1, 2, 5%, zwiększamy drastycznie szanse tych outlierów, żeby mieć sukces, nie? Myślisz o tym, żeby właśnie jeszcze dalej tak budować nowe firmy, czy nie pracować, dużo pracować, czy raczej jakby trzymasz taki wentyl bezpieczeństwa, że nie możesz wrócić do pracy po 18 godzin? Uważam, że pracowanie po 18 godzin jest niezdrowe. Musimy spać, znowu to jest jeden z elementów higieny nie tylko dehadowców, ale większości populacji. Nie? 8 godzin snu to powinien być standard, nie? Medytacja, sport, zdrowe jedzenie, to powinny być standardy populacyjne. Oczywiście nie każdy może sobie na to pozwolić, ale ja bardzo mocno o to dbam, żeby ten mój dzień pracy był właśnie, nie wiem, tam 6-8 godzinny. Oczywiście, że ja po pracy myślę o pracy i bardzo często jeszcze coś tam komuś dopiszę, wiesz, w SMS-ie czy innym WhatsAppie. Ale tak, nie zamierzam wracać do tych bardzo ciężkich dni, bo to po prostu niszczy organizm i sprawia, że popadamy w różnego rodzaju psychologiczne schorzenia też, nie? Czy depresyjne, czy lękowe zaburzenia, więc nie zamierzam. Poza tym bardzo mocno realizuję się w tym inwestowaniu i w tym wspieraniu founderów takim misyjnym, w tym kontekście, że ja mam jeszcze dodatkowy boost energii i tej dopaminy, kiedy robię w coś, co wierzę. Nie? Jeżeli jest to sustainable, to super. Jeśli founderzy są fantastycznymi ludźmi, z nimi się, zajebiście mi się z nimi pracuje. Teraz mam właśnie zajawkę na to, że inwestujemy w startupy z obszaru zdrowia psychicznego i właśnie neuroróżnorodności. Nie tylko dlatego, że ja mam w tym doświadczenie i kompetencje, ale dlatego, że widzę olbrzymi potencjał biznesowy. No bo to rzeczywiście bardzo się zmienia. Przed pandemią nikt nie mówił o tym, że founder jest wypalony, że on musi o siebie dbać, że musi... To mam na myśli też o pracownikach korporacji, ale nasz, jakby mówię, szczególnie skupiam się na founderach, no bo o tym jest nasz podcast. Że wiesz, że musi o siebie dbać, nie? To w ogóle tego tematu nie było. Pandemia nam jakby, myślę, że wyraźnie pokazała różne takie nasze pęknięcia, jako osoby, organizacje i tak dalej. I po pandemii, jako społeczeństwo dokładnie, po pandemii również do świata founderów to dotarło. Pojawiły się startupy takie mental techowe, których jeszcze 5 lat temu w Polsce nie było. Jakby myślę, że ja z tego co pamiętam były takie próby, natomiast to się nigdy nie wyskalowało i w ogóle było, ale jak to, ale po co? Przecież na terapię na przykład chodzimy osobiście, a nie jak to można, nie wiem, przez aplikację czy przez platformę, nie? I to się bardzo zmienia i też ta neuroróżnorodność founderów zaczyna być tematem. Tak. I myślę, że to jest takie bardzo ważne, ale myślę, że to właśnie jest taka pozostałość po pandemii, która została z nami już chyba i mam nadzieję, że zostanie. Słuchaj, zróbmy takie podsumowanie. Jak ktoś nie słuchał całego odcinka, słucha te ostatnie parę minut, to po pierwsze, wymieńmy takie rzeczy. Jesteś founderem. Co się z tobą dzieje, żebyś zaczął jakby myśleć, że to może być ADHD? Jeśli czujesz się dobrze w intensywnym środowisku pracy, w którym dużo się dzieje, lubisz wymyślać, lubisz ten powiedzmy kreatywny, początkowy etap pracy, a później coraz bardziej się nudzisz i przytłaczają cię mechaniczne i powtarzalne prace, możesz zastanowić się nad tym, czy masz ADHD. Na co zwrócić trochę uwagę jako inwestor, żeby
być może zaadresować tą kwestię wcześniej, żeby zauważyć, że ktoś może mieć to ADHD i trzeba go po prostu obudować. Bo tak jak już chyba 3 razy powtarzałam, founder z ADHD na etapie seed pre-seed, idealna osoba. Wiesz co, ja bym to... Ja bym zadał to pytanie inaczej. Albo inaczej, mam inną radę dla inwestorów. No. Rozmawiajcie z waszymi founderami o tym, jakie mają zaburzenia czy neurotypowości otwarcie, no. A jeśli twierdzą, że nie mają, to powiedzcie z troską, słuchajcie, idźcie do psychologa i psychiatry, przebadajcie się, to jest tak samo, to jest absolutnie dokładnie tak samo, jak nie wiem, widzisz, że ktoś ma złamaną nogę i powiedzieć, stary, jakby iść do lekarza, jakby to się leczy, nie? I nie mówię, że trzeba komuś wprost mówić, hej, wydaje mi się, że jesteś crazy, ale dla samego siebie pójdź się przebadaj, może jesteś, może jest. Znowu, może możesz coś w sobie usprawnić, co sprawi, że będziesz się lepiej czuł, a przez to będziesz lepszym founderem. A tak schodzę i uważam, że to powinien być absolutny standard. Każdy powinien siebie przebadać na choroby psychiczne i na zaburzenia, no bo to jest po prostu zdrowe, jest dla nas lepsze, jakby wtedy nam się lepiej żyje. A jeśli chodzi o takie rzeczy, kurczę, nie chciałbym też, żeby ludzie nagle zaczęli wyszukiwać w innych, że coś w nich jest nie tak i proponować im, słuchaj, przebadaj się, nie? No oczywiście, wiesz, dużo rzeczy zaczynamy, części nie kończymy, jesteśmy bardzo dobrzy przy interakcji międzyludzkiej, mimo że bardzo często, i znowu to jest druga strona medalu, cały czas myślimy o tym, co inni ludzie o nas myślą w pokoju, stąd jesteśmy tacy właśnie empatyczni, bo potrafimy bardzo często trafić i dogadać się z każdym, więc jesteśmy, kurde, świetnymi sprzedażowcami, świetnymi negocjatorami, właśnie bardzo dużo takiej emotional intelligence, nie? Ale znowu, no pewnie nie chciałbym, żeby oceniać kogoś, nie? Tak. Dobra, diagnozować się, jakikolwiek specjalista, to psychiatra, psycholog? Both. Potrzebna jest psychiatra do tego, żeby ocenić, czy potrzebujemy farmakologii. Potrzebna jest psycholog, żeby nas poprowadzić terapeutycznie, czy też psychoedukacyjnie. Terapeutycznie dlatego, że w związku z ADHD bardzo często mamy do czynienia właśnie z innymi zaburzeniami, typu właśnie zaburzenia lękowe, depresyjne, traumy bardzo często mamy z dzieciństwa, no bo znowu, jeśli nasi rodzice, czy dziadkowie, czy nauczyciele nie wiedzieli, no bo nie mogli wiedzieć o tym, że jest coś takiego jak ADHD, no to często nam robili krzywdę, mówiąc, kurde, nie wiem, po prostu nas lejąc, bo się nie słuchaliśmy, czy właśnie mówiąc, dobra, to teraz siedź i kurde, ucz się, choćby skały srały, masz się tego nauczyć, a my po prostu nie mogliśmy. Myśleliśmy wtedy o czymś, wiesz, zupełnie innym. Ja myślę, że to też jest takie niewybaczenie sobie, bo w ADHD możesz być, masz poczucie, że możesz być królem świata i masz na to 1000 pomysłów i masz ogromną niemoc, że nie możesz tego wykorzystać. I nie wiem, masz 30-40 lat i jesteś tu, gdzie jesteś, a w sumie wiesz, gdzie mógłbyś być. I tego nie zrobiłeś, nie? I to jest takie biczowanie siebie, wiesz, też taki perfekcjonizm, którego nigdy nie osiągniesz, bo nikt nigdy nie będzie perfekcyjny. I myślę, że tutaj też jest jakaś tam terapia dość mocno, mocno ważna. Słuchaj, dziękuję ci za rozmowę. Mam nadzieję, że jakby nie przestraszymy kogoś, natomiast komuś po prostu może być lepiej z tym, że to, co czuje i to, co się dzieje w jego głowie, jest okej. Ja bym podsumował to tak, że diagnoza ADHD jest jedną z najlepszych diagnoz w psychiatrii, czy w ogóle całej medycynie, dlatego że możemy bardzo dużo z tym zrobić. Właśnie znowu wziąć, podnieść te nasze fajne aspekty te, do rangi supermocy i ograniczyć te negatywy. Tylko trzeba wiedzieć o tym, nie? Trzeba wiedzieć nad tym, to jest po prostu coś, na czym musimy bardzo mocno pracować. Trochę jak mięsień na siłowni, on się sam nie zrobi. Musimy pójść właśnie do psychiatry po leki, do psychologa, jeśli ich potrzebujemy. Nie każdy potrzebuje. Ja na przykład biorę tych leków bardzo mało, mam znajomych, którzy w ogóle tego nie robią, bo wykształcili sobie w życiu mechanizmy, które sprawiają, że są świetnie operują bez tego, nie? Ale właśnie terapia czy tam psychoedukacja bardzo mocno pomagają nam żyć po prostu lepsze, szczęśliwsze życie. Dzięki wielkie za ten odcinek. Dziękuję. Partnerem podcastu jest Kancelaria Linke Kulicki. Nowoczesne rozwiązania prawne dla firm IT, startupów i inwestorów.